Z Lubuskim Centrum Ortopedii jestem całą dekadę. W ciągu tych 70 lat myślę, że to jest kawał czasu. Tak jak dzisiaj powiedziałam, zauważyłam, momenty były faktycznie trudne lata na samym początku, gdy jeszcze jako wicemarszałek nadzorowałam ochronę zdrowia. Wtedy LORO ówczesne było zadłużone, mieliśmy problemy związane z przeinwestowaniem, ale udało się wyprowadzić na prostą. W tej chwili od kilku lat Lubuskie Centrum Ortopedii ma zysk, inwestuje również dzięki wsparciu samorządu województwa. To są bardzo duże środki finansowe przekazane na sprzęt wysokospecjalistyczny, ale również na wykonanie nowej elewacji. Dzięki temu obiekt wygląda w tej chwili znakomicie, przyciąga nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale pacjentów z całej Polski. To jest prawdziwa marka, to jest prymus lubuskich szpitali. Pracowaliśmy na to ostatnie 70 lat, stąd ta dzisiejsza podniosła i radosna dla nas uroczystość, ponieważ wszystko zaczęło się od doktora Lecha Leśkiewicza, zgodnie z książką, którą napisał pan Andrzej Medyński kilka lat temu. Pomogło nam przekształcenie szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2015 roku i dziękuję za to zaufanie zarządowi województwa lubuskiego, że można było właśnie wówczas się przekształcić. Dzisiejszy dzień radosny, podniosły, łezka wokół się zakręciła, piękne wspomnienia, 70 lat, szmat czasu. Będziemy, to taki swoistego rodzaju testament, pracować jeszcze ciężej, tak żeby spotykać się w następnych latach przy równie świetnych uroczystościach.